Cześć tu! Aluś! I tatuś, siemanko, niezłe otwieranko i będzie konkursowanko, coś tam pukasz chyba kabelek, bo się kamerka trzęsie. Otwieranko, konkursowanko i będzie neonblaszcianko. Przed odcinkiem założyłem się z Olusiem, że? Że jak trafimy neonblasta, to ja go będę miał, a jak... Nie, jak nie trafimy neonblasta, to tata mi daje 100. Tak, założyłem się, bo on nie wierzy, ja wierzę w mocno, że będzie neonblast, że dam mu 100, jeżeli nie trafimy neonblasta, a mamy szansę, bo ostatnim razem trafiliśmy doktora Volta i to 2 razy właśnie ze slajderów, więc jest duża szansa. Do slajderów jak coś, macie zestawik, nie będziemy go otwierać, bo mamy już wszystkie te finksy. Slajdery będziemy za chwilę otwierać, chyba że nie trafimy non-blasta, to tutaj jest jeden ukryty i podobnież Oluś widział, że w tym może też się trafić ultra rzadki, tak? Bo widziałeś gdzieś z kim? Na YouTubie. Ale z kim, jaki to był ultra rzadki? Okulusem. A, z Okulusem, że był w zestawie. Nie pamiętam, jak ten YouTuber się nazywa. Dobrze, to jakiś YouTuber pokazywał. Drugi zestaw jest superowski, bo można sobie łatwo dokoptować brakujące finksy, na przykład złotego. My trafiliśmy w drugim odcinku trąbkę i niestety w tym zestawie też jest trąbka, bo liczymy ile jest dobrych, ile złych. Tych co jest mniej, będzie na przykład mniej jest dobrych, czyli będzie złoty dobry. Jak będzie mniej złych, to będzie jaki? Złoty zły. I tu liczymy dobrych. Raz, dwa, trzy, cztery, czterech dobrych, a 5 złych, czyli tu jest dobry, znowuż trąbka. Więc nie ma sensu odkładać kredensu. Dobrze, to jest zestaw 10. Teraz otwieramy slajdery. Potem otworzymy szybko jakiegoś kida i stoczymy walkę z wszystkimi kidami, prawda? Tylko zatrzymamy, żeby nie, bo to będzie trwało i trwało pewnie. A nie chcemy, żeby był za długi odcinek. Otwieramy. Dobra, po kolei. Jeden. Otwieraj, uwaga, werble. Pamiętajcie, jak trafi. I co mamy? Pomarańczkę starczą. I co jest fajne, to pokażemy wam potem, że w tych slajderach można posadzić Kazumkida, znaczy chodzi o Finksa i Kazumkida jest miejsce nie na... Nie da się w tym samym czasie. Ale nie w tym samym, że albo Super Finksa, albo Kazumkida. Czaderski, napędzający, jakiś mega błyskawiczny. Dobra, następny, proszę. Teraz 2 na raz. 2 na raz, a może nie, bo jak mi się trafi, a jak mi się trafi, będziesz ten... Dobra, no, 3, 4. Up! Padło mi. Ja mam torta w drugim kolorze. Ale może trafimy jeszcze złoty pojazd. A nie wiem właśnie, czy tu jest złoty pojazd. A, właśnie, poczekaj. Właśnie, bo jeżeli trafimy wcześniej neonblasta albo złotego, to znaczy, że już nie będzie... W każdej serii jest złoty pojazd. A jest, faktycznie. Dobra, jeżeli nie trafi, ale to co, otwieramy wszystkie, bo szukamy złotego, czy nie? Myślę, żeby otworzyć, jak trafimy neonblasta albo złotego, to przeznaczymy, dorzucimy do kida, które będą do wygrania w konkursie, bo będzie kit oryginalnie zapakowany i na przykład saszetka ze slajderem i z Zinksem. Okay. Tak? Dobra, poczekaj. Już trzymaj konie, bo pokażemy. To mamy. Tu jest ten, bo to są z różnych drużyn. Błyskawica, czyli mamy powtórkę tego, tylko w drugim kolorze. Poczekaj, Olusiu. Poczekaj. A poka. Dobra, poka. Ja tu Podobnież można wyczuć, o cukiereczek i kolejny, podobnież można wyczuć po antence, znaczy ma takiego jakby ogonek Neon Blast, więc jak będziecie macać, to trzeba szukać taki ogonek, tak? Dobra, otwieraj to, otwieraj i uwaga, 3, 2, 1, go! O ja! Jest Tomek! Ja cię, ale gacie, mamy go! Tak jest! Super Finks, ultra rzadki! I o tym ogonku mówiłem! Nie no, łapeczki, ale czadzior! Podoba ci się? Ale fajny jest, przezroczysty, no nie wierzę! Ale się smuci, bo nie dostanie 100! Ale i masz upragnionego?
Neon? Blasta. Blasta! Brawo, synuś! Ale cieszę się. I tak drugiego trafiamy, to wywozi jeszcze. Dobra, nie. I drugiego trafimy dalej w pistolet. Ale nie. Już nie otwieramy, zostawiamy na ten, na konkurs. Ostatniego. Dobra, ostatni. Uwaga. Pączek. Pączek. I taki. Nie, taki pojazd. A, taki pojazd. A ten był do czego? A, do Neon. Blasta, zobaczcie. I Neon tak Neon Blast, Blast. I złoty pojazd. Neon Blast. To co, chcesz otwierać? Nie, już tak. Chyba nie będziemy, tak? Ale nie, bo nie zdążymy, mamy jeszcze kiny do pokazania. Olek, to nie, trzy muszą zostać na konkurs, ok? Trzy zostawiamy do konkursu. Trzy i jeszcze jeden. I niestety nam się, czyli może ktoś w konkursie trafi złotego. Mamy tu jeszcze jabłuszko i mamy jeszcze, co to mamy? O, ten. Nie. Ten wygląda z daleka, jakby miał rękawice. Mamy jeszcze notesik albo kalendarz. A w ogóle cieszysz się z tego Neon Blasta? Ja się bardziej cieszę niż ty. Chyba ty się smuciłeś, że suwy nie masz, tak? O to chodziło. No nie wiesz, jaki pazerny na kasę się zrobił ten ty. Ale nie, no Czadzio, zobaczcie. A i pamiętajcie po macanku to, co mówiłem. Jest taki jakby ogonek, więc można to wyczuć. Tylko, że mi się wydawało, że on taki płaski jest, bo zawsze na zdjęciach, jak oglądałem, to on taki płaściutki się wydaje, on jest jednak taki gruby, więc żeby nas nie zmylił. Jeszcze ma ogonek z tyłu. I nóżki z przodu, fajnie wyczuć. Podoba ci się czy nie? Dobra, który z tych 8 super rzadkich ci się najbardziej podoba? Naprawdę Neon Blast? Nie Dr. Wolf? Naprawdę Neon Blast? Ale jest czaderski fajny, bo to naprawdę jest przezroczyste. Nie kopiesz, kochanie, kabelek. Weź, no nie machaj, usiądź tutaj. Przezroczysty, no to super. Gratulacje, synu. Znaczy, to jest A mój co Neon Blast. No ty. A. No co ty? Myślę, że ty. Nie, ty drapnąłeś, no. Ja cię graty, synu. Chociaż żałuję, jestem smutny, że nie ja. No dobra. Teraz czas na Kazum Kidy. Nie będziemy tutaj wszystkich otwierać tak, bo musimy stoczyć walkę, więc jednego jakiegoś otworzymy i się przeniesiemy na pole bitwy i zawalczymy, bo jest ich sześć super kid. Trzy z nich będą do wygrania oryginalnie zapakowane, co jest fajne, znaczy fajne lub niefajne, chociaż fajne, bo one są droższe, że widać, co jest i dane. Możecie to sobie sprzedać. Można sobie, ale dlaczego sprzedać? Nie wiem, ale można. A otwierasz, dobrze, otwiera jednego, ja pokażę resztę. Są wszystkim bohaterów, jest trzech złych i trzech dobrych. I my nimi zawalczymy. Jest Lodzio Miodzio, jest koszyk, jest, jest, co to jest? Soczek? Czyli soczek. Soczek. I co jest jeszcze? Jeszcze jest piniata i jeszcze jest pizza i cukierek, którego właśnie Oluś otwiera. I te trzy, znaczy trzy nie wiadomo któreś, trzy będą do wygrania w konkursie. Po stoczonej walce powiem wam, o co chodzi w konkursie. W każdym zestawie jest Super Fink, z którego powstał Kit Kazum. I co jeszcze? Jest jakaś broń albo tarcza na przykład. No dobrze, nie szkodzi, później odczepię. Tak, tarcza, kochanie? A, nie powiedzieliśmy nic. Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Kurka, rurka, zapomniałem o tym, a to przecież takie ważne. Więc dorzućcie teraz pełno łapek. To jest pierwszy. Uwaga, zaraz zaczynamy wojnę. Trzech na trzech. Już po rozpakowaniu mamy, przygotowaliśmy tak zwaną arenę pierwszej walczy. Super zły Lodzio Miodzio kontra Soczek dobry. Soczek, kochany. Soczkiem, wychyl się. No to przysuń, no wstań. Jak to stoi, skacze. A teraz co ty dzisiaj taki, zamiast się cieszyć. Dawaj, ale tak, żeby ciebie było widać może trochę. Dobra, dawaj, odłóż tą naklejkę. Dawaj, 3, 2, 1, faj! O, ale dostałem kopciola! Oła, ale ty jesteś mocny!
O, super atak lodem, gałką. Unik! Ale gdzie tam? Tak, żeby cię było widać tutaj. Unik! Ła, strzeliłem. Pokonany pierwszy. Jest zwycięzca, czyli walczy ze dwoma, teraz nie, teraz kontra... Nie dwoma, nie, bo tutaj jeszcze jest. Teraz piniata kontra... cukierek daj pokażę widzom jak wygląda. On ma walczy cukier, znaczy lizakiem i tutaj ten walczy kikiem do rozbijania piniaty. I kto wygra, uwaga! Czy się rozbije piniata, czy jednak lizak się rozpuści, chociaż cukierek. Dawaj, Olek, 3, 2, 1, walczymy. O! Nie, straciłem głowę! Piniata rozbita za jednym ciosem. Ja cię, ale ja cię, o nie! Pokonany trzeci, ale nie pokazałem kosza. Zobaczcie, jest jeszcze piąty, to jest pizza, trzeci kosz poleciał. A kosz jest fajny. Kosza, proszę. Ale nie, dobra. Kosza, to pokażę, jest fajny, bo jest taki trochę przezroczysty, tak jak tutaj ludzie musicie sobie zobaczyć. I teraz do konkursu. Oluś, powiedz, co trzeba będzie zrobić na konkurs. Ale zanim to powiesz, kto jeszcze nie dał łapki w górę, daje? Teraz. Łapkę teraz. W górę. Teraz. I subskrypcja. Tak przy, się przede wszystkim. Przede wszystkim o, dlatego... Ja myślałam, że jakieś nie. Mogą... Przede wszystkim dlatego, że trafiliśmy Neon Blasta. Nareszcie mamy kolejnego ultra rzadkiego. Poczekaj, Olusiu, wracając do konkursu. To co trzeba będzie narysować, Olusiu? Nas. Trzeba będzie narysować nas. Czyli Olusia i tatusia rysujecie. Poczekaj, ale nie hałasuj jak mówimy. To żeby ludzie nie mówili potem, że widzowie nasi, że nie wiedzą o co chodzi w konkursie, bo ty przeszkadzałeś. Więc do wygrania są trzy Kazum Kidy w oryginalnych opakowaniach. Tylko nie wiemy jakie, nie zdradzamy, bo to losowo wyślemy. Są trzy nagrody. Do tych raz, dwa, trzy, do tych trzech kidów są nagrodę jeszcze trzy slajdery, gdzie może być złoty jeden, bo my nie trafiliśmy, może wam się trafi. I może wam się trafi drugi Neugas. Tak, czyli macie do wygrania. Poczekaj, Kida, jego broń, Superfinksa i slajdera, którym... A, mieliśmy jeszcze pokazać, że w slajdera chodzą też Kazum Kidy. Zobaczcie, jest Kazum Kid i jedzie sobie, pojechał Kidzior. Więc są fajne rzeczy do wygrania. Trzy nagrody główne. Macie narysować nas. Jak nas narysujecie, my wybierzemy trzy. Może widzowie wybiorą jedną, czyli, ale trzy będą nagrody. I rysujecie tak, jak chcecie. Będziemy doceniać najbardziej realistyczny, czyli taki, że ktoś będzie szkicował. Czyli takie prawie jak my. Będziemy też śmieszne, na przykład takie... jak to się nazywa, jak są śmieszne? Karykatury. Bo mogą być, że mi zrobicie wielkie oczy, Olusiowi zrobicie wielki nos, to też będzie fajne. A mogą być takie, jak ktoś nawet nie umie za bardzo rysować, bo jest malutki, to żeby lepiej rodzice nie pomagali, tylko sami my się domyślimy, że to my. U mnie prosto wystarczy brodę, u Olusia prosto wystarczy piękną twarz z okularkami, uśmiechniętą, czasem zdenerwującą, czasem... O, widzieliście tą minę? Ja cię, Olusiu, ty głupie miny robisz teraz. No to słuchajcie, i te fratę wysyłacie na e-mail Olus i tatuś. Olus i tatuś na e-mail wysyłacie, tylko każda praca musi być podpisana, żeby brała udział w konkursie. Czyli musicie ją podpisać. Jak nie umiecie, to poproście rodziców. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Mamy Neon Blasta! Chociaż ja się bardziej cieszę niż on, nie wiem czemu. Bo ty chyba on liczył jednak bardziej na stówę. Bo nie. On chce kupić grę. Nie? Nie. No to czemu tak słabo się cieszyłeś? Czy mi się wydawało? Tak naprawdę właśnie chciałem mieć. No nie wierzę. Chciałem mieć tą grę. Tak, bo Oluś zbiera na grę, ale... A Neon Blasta myśli, że co? Byśmy dalej polowali, no tak? No to nic nie sprzedajemy, Neon Blast jest nasz, nie mów takich rzeczy, Olusiu. Pozdrawiamy Magic Box Polska, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia.
pa, hej, pa. Pamiętajcie, trzy nagrody, rysujecie nas, a my na najpiękniejsze, najbardziej energiczne prace, że tak powiem, wyślemy do trzech zwycięzców. Oto te kazonkidy i super slider. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! Poczekaj, czym wyłączysz? No, poczekaj, no!